Yo, Elf, tutaj Olga, witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z Job Simulator. Wiem, że ta seria tak naprawdę nie pojawiała się na kanale od jakiegoś miesiąca, ale tak jak pamiętacie, miałam króciutką przerwę, więc teraz nie martwcie się, wracamy z naszym ropuchowym sprzedawcą, więc możemy, słuchajcie, wziąć do kolejnego klienta. Ja bardzo chętnie spotkam kolejną osobę, ponieważ bardzo w sumie się stęskniłam za naszym sklepem. Dzień dobry. Aha, okej. Ten klient po prostu mówi, żebyśmy mu dali cokolwiek, ponieważ... słuchaj, mordo, ja się z tobą zgadzam. Ja wiem, że w moim sklepie, w mojej ropuszce wszystko jest idealne i wszystko jest genialne. Więc słuchaj, co ty na to, gdybyśmy ci dali troszeczkę... co ty na to? Właśnie zupka chińska będzie idealna? Tak? Fajnie? Okej, chcesz, potrzebujesz jeszcze więcej rzeczy. W porządku, co moglibyśmy by ci dać? Może, cóż to jest? Tu jest jakiś chyba magazyn, słuchaj, o kawie. Nie wiem, czy pan pije kawę, ale uważam, że zawsze można zacząć. W ogóle wygląda bardzo ładnie. Widzi pan, jakie kolorowe? Coś jeszcze pan potrzebuje. Aha, okej, w takim razie może gumę do tego, jeżeli pan nie zamierza powiedzieć mi, co pan oczekuje. I możemy... Hops! Dziękuję bardzo, pieniążki teraz poproszę. Okej, on mi, wiecie co, dało taki trochę vibe milionera, który nie ma co robić w życiu, więc po prostu wchodzi do jakichś randomowych ropuszek i... O, już? Okej, wchodzi do jakichś randomowych ropuszek, kupuje cokolwiek, żeby się poczuć jak zwykły, normalny śmiertelnik. Wiesz co, mój drogi, to było całkiem miłe, ale cieszę się, że dałeś im pieniądze, a chyba na nas czeka kolejny klient. Jejku! Jak to... Okej, co, cóż... Tak, dziękuję. Przepraszam pana bardzo, ja wiem, że to jest bardzo, bardzo istotne, jednakże ja bym wolała na razie tutaj poczuć się jak w moim miejscu pracy, czyli musimy sobie zrobić wielkiego kwiatuszka, ponieważ on jest tutaj bardzo istotny. Co więcej, musimy tutaj zrobić... wielkie monety, ponieważ one również są niezwykle istotne, ponieważ się za nimi stęskniłam. To proszę bardzo. O, i dopiero słuchajcie, teraz możemy pracować, a nie jakieś takie nie wiadomo jakie miejsce. Nie wiem, tutaj był wcześniej. Proszę bardzo, a ty nam dajesz, aha, różne rzeczy, w porządku. Czyli to musimy włożyć na... Nie patrz tak na mnie, to było po prostu przypadek. O, poza tym, no, wracam tutaj, tak? Może sobie nie radzę tak fajnie od początku, ale proszę tak na mnie nie patrzeć, to jest bardzo niemiłe, mój drogi. Proszę bardzo, ale mamy magazyn, ty nie spadniesz, bardzo ładnie. Mamy również, słuchajcie, jakieś nowe gumy, a nie, to te same gumy, wow, ale... No okej, proszę bardzo, tutaj będzie kolejna guma, nie, okej, i tutaj jest jeszcze kolejna. Gdyby klienci potrzebowali, co jeszcze musimy zrobić? Musimy jeszcze wylać sosy do tego? To chyba nie tutaj, moi drodzy, to chyba nie tutaj, wydaje mi się. Aha, rozumiem, to po prostu mieliśmy włożyć, a nie... Słuchajcie, mam nadzieję, że nigdy nie spotkam tego robota kiedykolwiek w moim życiu, bo on tutaj patrzył, jak próbuje wylać... Nieważne, to było przerażające. Idziemy dalej. Jednakże, kurczę, bycie tym sprzedawcą żabki jest super hiperekstra stresujące. Dzień dobry, co pan chce? Co? No to jeżeli pan nie ma pieniędzy, to proszę pana, ja tutaj nie mam nic za darmo. Nie, ja nie mam nic za darmo. Aha. No dobra, w takim razie rozumiem. Mamy jakieś lody, które są przeterminowane, więc to jest pana szczęśliwy dzień. Mamy coś... czy to są przypadkiem te? Dokładnie te, proszę bardzo. One są już prawie przeterminowane, ale jeszcze powinny być w porządku, także mam nadzieję, że nic się... Okej, w takim razie, no proszę pana, no tutaj my mamy wspaniale powiększone monety, proszę. Jeżeli to panu jakiś sposób pomoże, to w porządku, ale dziękuję, ja jestem bardzo dobrą osobą, ale jestem też bardzo osobą zestresowaną, więc możemy pójść już do kolejnego klienta, ja potrzebuję... słucham. O mój Boże, dziękuję panu, ale on jest mały, dlaczego nie jest mały?
Mam dać coś, cokolwiek, ale też martwię się o pana, więc nie chcę dać panu czego, ja nie wiem, jakieś śmieci, więc może gumę? Proszę, gumę. Czy guma jest w porządku? Wow, to sprawiło, że jestem jeszcze bardziej zestresowana. Dziwni klienci to na pewno nie jest moja ulubiona działka, słuchajcie, w tej pracy, więc miejmy nadzieję, że kolejny będzie coś naprawdę spokojnego. Ja się muszę ze... Co? Przepraszam bardzo. Panie, ja tutaj naprawdę jestem zestresowana dzisiaj i pan jeszcze przychodzi i chce pan mnie, kurczę, obrabować? Proszę wyjść. Proszę wyjść, ja będę walczyć, ja będę walczyć. O, pana ta? To był fejkowy? Dobrze, to ja wezmę ten prawdziwy. Dobrze, w takim razie to jest jeszcze? Bierzemy kolejny. Jeszcze kolejny? Panie, ja nie będę panu dawać moich tych. Chyba nie mamy, słuchajcie, żadnego wyboru. Nie no, co mamy w sejfie? Okej. Okay. Mamy w sejfie ser? Czy waluta w tym... Nie, waluta w tym świecie to nie jest ser, to są monety. Więc nie wiem, o co chodzi, ale... Panie, proszę wziąć ten ser i wyjść, ponieważ jeszcze chwilę i ja zacznę... Jeszcze? I ja zacznę... walczyć, proszę pana, więc proszę się tutaj wyjść. Idź sobie! A, no i dokładnie! O! Dobra, miejmy nadzieję, że kolejny klient będzie normalny, że w końcu skończymy nasz etap i będziemy mogli pójść sobie do domu, zrobić coś innego. Czy to jest... Czy pan jest normalnym klientem? Co pan potrzebuje? Przepraszam bardzo. Pan chciał jakieś jedzenie? Aha, pan jest pijany! Boże drogi, słuchajcie, ja tutaj wróciłam do mojego tutaj sklepu, żeby być wspaniałym sprzedawcą i przychodzą mi jakieś dziwaki. No ja nie mogę po prostu, czy... Nawet pana nie trafiłam. Proszę się obudzić, proszę się ogarnąć. Nie wiem, co mogę panu jeszcze walnąć. Może, okej, okay, nie tym, ale... może ty... Okej, okay, mam w takim razie jeszcze fajerwerki w ropuszce. Panie! Co pan chce? No? Panie, okej, okay, pan chce burrito. W porządku. Super, świetnie. Wie pan co, kolejnym razem proszę nie przychodzić do sklepu, jeżeli jest pan tak, tak szczęśliwy na jakichś sokach, tak? Przepraszam bardzo, gdzie ja w ogóle mam burrito? Przepraszam bardzo. Tutaj mamy hot dogi, ale pan hot doga nie chce, więc moglibyśmy panu dać burrito. Jednakże, gdzie ono jest? Może jest w lodówce? Może jest w lodówce? Czy jest, proszę pana, w lodówce? Nie. Mamy tylko tutaj i wyłącznie te energetyki, więc muszę troszeczkę się rozejrzeć. Pan i tak nawet nie zauważy, że ja tutaj będę cały czas tego szukać. Prawdopodobnie jest pewnie już w swoim świecie, więc proszę sekundę poczekać. O, mamy w takim razie burrito. To jest pana szczęśliwy dzień. Jest to wspaniałe burrito z lodówki. Co? Co pan chce? Aha, chce pan duże burrito. Okej. Okay. I wie pan co? Ja się zastanawiam, czy to na pewno był tylko i wyłącznie soczek, ponieważ... O! Okej, okay, w takim razie zeżarło burrito na jego oczach. No niestety, ta ropuszka jest przeklęta. Proszę bardzo, musimy to panu powiększyć, jeżeli pan chce wielkie. O, nie, to przepraszam bardzo, jeszcze troszeczkę? Dokładnie, to bum! O, masz. Pieniądze? Świetnie, a pieniądze? Świetnie, wielkie burrito, ale cudownie. Pieniądze. Pieniądze? Pieniądze? Dziękuję. Świetnie, do widzenia. Tak, i proszę tutaj, nie wiem, niech pan sobie prześpi się albo cokolwiek innego.
Nie no, co za dzisiejszy dzień jest masakryczny po prostu. Ja tu myślałam, że znowu będę jakiś mil ludzie. Okej? Okay. Co? Jeszcze jedna rzecz? Aha, co ty mi dałeś obecnie? Mamy to włożyć tutaj, ale co to robi? Przepraszam bardzo. Aha, mamy posprzątać. No niestety, z tego co widzę, jest troszeczkę rzeczywiście brudno. Ale słuchajcie, jak i tak mamy takich klientów, jak byli, to nie wydaje mi się, że dla nich jest to problem, że jest w sklepie brudno, biorąc pod uwagę, że oni nawet chyba nie ogarniają, co się dzieje, albo chcą zabierać tam ser z sejfu, to już jest w ogóle inna sprawa. Mam nadzieję, że tamten kryminalista zostanie złapany, bo jak nie, to po prostu ja sama wyjdę i sama go złapię i będę go biła tymi parówkami. Dobrze, 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 dobrze. Tak, ja wiem jak to... O, tu są jakieś pieniądze w ogóle, chyba nie mogę tego wziąć. Ale czy jeszcze gdzieś zostało troszeczkę brudu? Tutaj? W ogóle chciałabym mieć takiego robocika w tym, w domu. O Boże, to by było takie wspaniałe, siedzieć sobie na kanapie i po prostu mówić mu, gdzie umyć podłogi. Dobra, ale chyba już skończyliśmy z tego, co widzę. Oprócz tych różnych rzeczy, o, nawet skórka od banana zniknęła, więc możemy to położyć i zająć się czymś innym. Czyżby kolejny właśnie klient miał do nas dojść? Dzień dobry, my jesteśmy otwarci. Co to jest? Czy ty, wy jesteście trzema dziećmi w jednym tym? Nie wydaje mi się, że jesteście dorosłymi. I co byście chcieli kupić, tak? Aha, chcielibyście kupić fajerwerki, rozumiem, ale proszę pokazać się właśnie dowód jakiś albo cokolwiek, nie wiem, może być nawet... dokładnie, dowód albo prawo jazdy, proszę Państwa. Aha, to jest 100% certyfikowane. Aha, rozumiem. Na pewno. Coś chyba nie działa, moi drodzy. To jest jakieś złe, tak? Rozumiem, okej. Okay. Aha, jest kolejne. Kolejne jest, okej. Okay. Aha, tak, to jest absolutnie, słuchajcie, jeden dorosły robot. Ja wcale nie widzę tutaj trzech buziek i pamiętajcie, że my tutaj, właśnie to technologia nigdy się nie myli. O, dam wam, o proszę bardzo, trzymajcie. Nie chcecie? Aha, musimy dać im w koszyk, proszę bardzo. Okej. Ty już byłaś w więzieniu? Co? Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Boże drogi, czy ja mogę mieć jeden spokojny dzień, naprawdę? Proszę Państwa, dajcie mi zwykłego jednego klienta, po prostu najzwyklejszego. Policja? Co? Tak, tak, było coś takiego, że ktoś we mnie mierzył bananem. Rzeczywiście, coś się takiego zdarzyło. I który był to z nich? No, poczekaj, muszę się zastanowić, ponieważ jest naprawdę trudna decyzja, mój drogi panie policjancie, abym nigdy nie skłamała prawu. Więc mamy tego pana. Popatrzmy się w oczy. Nie, nie wydaje mi się, że go widziałam. Znaczy, przepraszam, widziałam go, ale on nie miał banana. Kolejny z nich jest to ta... O nie, to jest ta babcia. Tak, to jest ta babcia, która... nieważne, to na pewno nie była ta babcia. Ta babcia inne rzeczy, tak, by się wydarzyło, ja nie pamiętam. A jeżeli chodzi o tego bota, on wygląda na mnie podejrzanie, więc chciałabym tego wrzucić do więzienia, mój drogi. I wie pan co? Bum! Suck it! Nie, 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 nie. Miejmy nadzieję, że będzie ci fajnie w więzieniu. Czy coś pan jeszcze chce ode mnie? Najwyraźniej nie. Aha, czyżby to już był koniec naszej historii? No, moi drodzy, okej, mogę być szczera. Ja bardzo się cieszę, że ten dzień już się skończył, ponieważ to, co się dzisiaj działo w naszej ropuszce, to była kompletna tragedia. Ja jestem niesamowicie zestresowana. Wyjdę sobie teraz z tego sklepu, nie wiem, zrobię sobie gorącą kąpiel, chociaż jest rano, albo posiedzę sobie i poglądam seriale, ponieważ to, co się dzisiaj wydarzyło, było okropne, więc nigdy więcej absolutnie bycia sprzedawcą ropuszki, więc co, moi drodzy, ja się tam żegnam do kolejnego, nadzieję, że wy sobie pójdziecie w wspaniałą tutaj kąpiel, zrobicie, czy jakiekolwiek inne relaksujące rzeczy i co, do kolejnego, do zobaczenia, cześć!